dobry, dzień dobry. Witam serdecznie, czy do pana Romana? Jeszcze go nie ma. Jeszcze go nie ma, to ja przed nim przyjechałem. Oto moje piękne miasto, Gorzów Wielkopolski z lotu ptaka. To jakieś bardzo stare zdjęcia. Tutaj jest teraz most, ale on już jest chyba z 20 lat. Nie, to muszą być turbo stare zdjęcia. Jak to jest, że goście do pana redaktora przyjeżdżają szybciej? No na 13.30, no ale wie pan, no pan to już powinien czekać z czerwonym dywanem, z kawunią. Co ty tam nadciąga? Mateusz Ciebowski! O tak! Witam serdecznie. Cześć. Tak, co mogę się przebrać? No to co tu jest, to... Ale po co, jak się tak świetnie mam wyglądasz? Mam stereczko. To studio. Cię panie. Fabryczna 19. Jak się masz? Gruby temat, słuchajcie. Nabrałeś tu na masy. Już ważysz, czy nie? Czemu się nie rozbierasz? Już się rozbieram. A co się stało ze studiem na Fabrycznej 19? Spaliliśmy. Aha. Rozumiem. A tu jaki ładny kącik, żebyśmy kamerę Marek, do koło, żeby... Tomek. Jezu, jak ja no jestem tak. Gruby. Czemu serio? Gruby? No trochę ci ponagrywa, tak wiesz. Jak to się mówi backstage. No dobra, okej. Okay. A, bo to są podglądy takie. Tak. Jak ja tam zobaczę, jak się prezentuje. Ale fotel staramy się mieć na tym samym miejscu. Ale przystojni. Fajnie. Gitarę musisz mieć tutaj. Dobra, ja muszę tylko nastroić szybko. I nastrój szybko, bo będziemy grać, wiesz? Znaczy ty chyba nie wiesz, brywa. Czemu nie? Będziesz grał? Tak, ja potrafię grać. Dobra, czekaj, kabel się. Ja tu wstałem niedawno, wiem, że jeszcze się rozgrzać wokalnie. Mati, damy radę. Był dzisiaj u mnie jakiś chłop o 9:00, dywan mi myć, ale zamiast, w sensie miał być na 9:00, przyjechał o 8:00, więc to już w ogóle mnie wybudził, ale później najgorzej. Poszedłem spać dalej. Poleci, daj, potrzymam. Dobra, potrzymaj. Chciałem sobie zagrać. Mówią o mnie w mieście. To mówią. Co z niego za wtyp. To piosenka o tobie, jak się okazuje. Wciąż chodzi pijany. Pewno nie wie, co to wstyd. Co to odłożę, telefon. I potem jest. Brudny niedomytek. Ja się nastroję. Stajni, no właśnie rozstrojona jest, wiesz? Ała! O tak, ała. Co ty jakiś taki spięty jesteś? Ja nie, w ogóle nie jestem spięty, ale wiesz, są po prostu zalatane i to jest najgorsze. Kiedy powoł vlogowy, tak? Pokazuje życie, no. Ale na YouTubie? Aha. Ja nie widziałem. A podeślę ci. No wiesz. Nie podzywasz, to nie ma. Dobra, 2 minuty. 2 minuty? Tak. Chciałam tam na tydzień podać. Dobra, jest okej. Pewno nie wie, co to wstyd. Brudny niedomytek. Niedomytek? Niedomytek chyba. Stajni, co nie śpi. Czego szukasz w naszym mieście? I do diabła mówią ludzie. Kurde, ale jesteśmy dobrzy, nie? Ludzie pełni snu. Słuchaj, wiele panienek wyhaczyłeś na gitarę. No ja tak nisko, ty tak wysoko, nie? Halo? Co? No i co? Jak tam? 14:15 aktualne. Dobra, cześć, hej. Coś chcesz robić, czy nie? No coś powiedz ciekawego o sobie. Mateusza poznałem 3 lata temu. Bardzo go lubię. To fajny, zdolny, młody człowiek, a takich młodych, inteligentnych nam trzeba. Pięknie. A twoja córka chyba, nie? Chodziła ze mną do szkoły. Tak. I ci pokazała mnie. I zaprosiliśmy mnie do programu. Tak. I tego samego dnia jeszcze poszliśmy na żużel. Tak. I się bardzo dobrze poznaliśmy. Tak. No i było fajnie. A ja się nagadałem, nie? Do. Tak. Muszę lecieć, Mati. Dobra. Dzięki. Dzięki śliczne. Masz tu torcika. Spadaj. 22 lata. Ładnie to tutaj wygląda u was na kamerze. Mówię, że ładnie to wygląda wszystko z tyłu na kamerze. No to leci wszystko. No dlatego tu przyszłam. Jeszcze kilka robi. Wow, wstawia story. Ojeju. Ale bucha ciepło. Mati, to się w ogóle smaży? Chyba się smaży. Już mi gorąco. No nie ma co się dziwić, jest 30 stopni na
że i to blisko nie ma ze 100. Obiektyw mi się spali. Także, moi drodzy, komunia dzisiaj, mojej siostry Zuzi. Idziemy właśnie pod kościół, aby poczekać na nią, jak wyjdzie z kościoła i zrobić jej jakieś ładne zdjęcia. Jest bardzo dużo ludzi w ogóle. Dziwnie tak z kamerą, nie? Tak każdy się patrzy, jakby w sensie to jest bardzo specyficzne. Chodź pod kościół tak. Czemu? Może nie widziałem. Nasz fotograf. Dacie radę nakarpić? Jestem co największy, tak? Zapraszając Pana Jezusa. I teraz tak, jeszcze świetne można zaraz zabrać. Pamiątkowe z... Ja muszę po prostu wszystko ładnie udokumentować, bo ja bym dzisiaj na przykład bardzo chętnie bym zobaczył swoje nagrania z komunii. Mam tam jakieś, ale to było, wiecie, dawno temu. Jak ja miałem komunię, to właśnie też w tym samym kościele strasznie padało, była okropna pogoda. A teraz jest ładnie, to dobrze. Jak tam, Zuzia, się czujesz? Kilka słów do kamery. Dobrze. Fajna była komunia? Tak. Będzie wszystko. Trzeba udokumentować tak piękne chwile. To jest piękniutka pogoda, tak przyjemnie. Maj, ciepło, tak powinno być. No, zrobimy tak, że sobie tu skoczysz. Rzucę. No bo się chowasz gdzieś tam, nie wiem gdzie ty. To pomachaj trochę. Coś będzie widać. Połóż to sobie tam może gdzieś nawet, na te kurtki to połóż, na te kurtki. A to jest, Zuzia, od nas Biblia, taka trochę inna Biblia niż normalnie. W środku masz karteczkę, a prezent dostaniesz w poniedziałek. Okej? Okay? Więc musisz trochę poczekać, ale wyczekany lepiej smakuje. O, dziadek Irek, ręce w kieszeni. Babcia jakaś uczesana. Ale jaka młoda! Się wydaje teraz. No w ogóle jest młoda, ale babcia jaka ładnie zrobiona. Odpicowana. O, jakby... Czemu tak stanąłeś daleko od tego płotu? O, jak daleko, to przyjdź tu, szeryf, zobacz. Wojtusia, no nie ma. Nie wiem, gdzie jest. Gdzieś poszedł. Pamiątka. No, vloga nagrywam. Jedziesz z nami, czy z rodzicami? Zrymowała się. Z nami, czy z rodzicami? Ja ten materiał oglądam i montuję w zasadzie równy miesiąc od komunii Zuzi. I takie mam wrażenie, oglądając ten materiał, że nie do końca wszystko tam jest spójne. To naprawdę wygląda tak, jakbym był jakimś wujkiem, który sobie przyszedł do tego kościoła, gada coś tam pod nosem, nagrywa sobie coś kamerą i to trochę może nieestetycznie i trochę brzydko wygląda. Ogólnie to jest tak, że ja tych materiałów z komunii mam więcej i wtedy rzeczywiście to wygląda jako taka ładna, piękna ceremonia. Natomiast nie będę wam tych materiałów pokazywać, gdyż jest tam dużo takich bardziej osobistych spraw, typu rodzina, jakieś rodzinne tematy, rzeczy i tak dalej. A wam po prostu tutaj wytłumaczę, że moja siostra ma 10 lat, nazywa się Zuzia i w tym roku miała komunię. I chcę powiedzieć, że w zasadzie przenieśliśmy się jakiś miesiąc w przód, tak w czasie. Mam jeszcze trochę tych materiałów, które muszę zmontować i wstawić do vloga, ale postanowiłem sobie, że właśnie muszę trochę więcej do was mówić, bo te vlogi są spoko, na przykład z mojego punktu widzenia, kiedy ja wiem mniej więcej, co się działo jeszcze dookoła i mam z tego jakąś pamiątkę, a wy może nie do końca wszystko tak kumacie, bo niektóre rzeczy mogą wydawać się niejasne. Więc jeżeli tak będzie i będę uważał, że coś jest niejasne, to będę jak... Będę to tutaj jakoś w miarę tłumaczyć. Moi drodzy, w najbliższą sobotę w Gorzowie Wielkopolskim na stadionie Stali Gorzów odbędzie się festyn, zabawek. Tam będzie można przyjść z rodzicami, sprzedawać zabawki, kupować inne zabawki. I podczas tego festynu będę śpiewać. Nie wiem dokładnie o której godzinie. On się zaczyna o 13, kończy chyba o 17. I z tego co wiem, będę śpiewać mniej więcej pod koniec festynu. Ale przez cały festyn od 13 do 17 będę dla was dostępny. Będę dostępny wraz z całym naszym sklepem. sklep.mateuszdziablowski.pl. Także jeżeli ktoś nie ma czegoś z naszego sklepu, a nie chce wydawać pieniędzy na przesyłkę, to niech przyjdzie po prostu na ten festyn, będzie możliwość kupna naszych rzeczy, naszych gadżetów. W ogóle to jest super sprawa, że mogę sobie tutaj pogadać do kamery, bo dawno tego nie robiłem i zawsze jak robię to po jakiejś dłuższej przerwie, to czuję taki dyskomfort na początku. Muszę chwilę pogadać, żeby znowu być taki bardziej swobodny, gdyż, no wiecie, no jak się czegoś długo nie robi, to później się wychodzi z takiego przyzwyczajenia.
Ale wracam do was, wracam do tego wszystkiego, do YouTube'ów, do social mediów i bardzo się cieszę. W końcu jest tutaj wokół mnie wszystko tak, jak powinno być, wszystko na swoim miejscu. Tak jak dobrze wiecie, już nie mam mieszkania w Warszawie, jestem teraz w Gorzowie. I to też trochę dało mi takiego pozytywnego kopa. Wiecie, to jest trochę dziwne, ale to na mnie bardzo motywująco zadziałało. Ostatnie kilka miesięcy w Warszawie było dla mnie bardzo trudne i tutaj chcę poruszyć też jeszcze jedną rzecz. Dlaczego wyprowadziłem się z Warszawy w ogóle? Bo tego wam też bardzo nie wytłumaczyłem. Chodziło głównie o to, że zbliżał się okres, w którym powinniśmy zastanowić się, czy zostajemy w tym mieszkaniu na kolejny rok, bądź na jakiś inny jeszcze okres, czy szukamy innego mieszkania, czy wracamy do Gorzowa, czy coś tam w ogóle jeszcze innego. No i słuchajcie, okres był na tyle dziwny i zwariowany i według mnie depresyjny ze względu na pandemię i na to, że ja siedziałem cały czas w mieszkaniu i za bardzo nie miałem tam znajomych, takich bliskich jak tutaj, czy rodziny i dodatkowo nie mogłem jeździć na koncerty, bo była pandemia, że stwierdziłem, że ja to sobie wrócę do Gorzowa po prostu. Przeczekam ten okres i wrócę do Warszawy, kiedy znowu to wszystko ruszy. No wiecie, wszystko co się dzieje przed kamerą to jest tak naprawdę jakiś tam urywek dnia, czy jakiejś tam sytuacji, a cała reszta, cała ta otoczka, która mnie na co dzień spotyka, no to niestety było często tak, że nie miałem takiej ochoty na nagrywanie filmów, czułem się jakiś taki zdołowany. Tak naprawdę w ogóle pandemia strasznie pokrzyżowała moje plany, wiecie, i w 2020, kiedy on się tylko zaczął, wszystko się zaczęło fajnie układać, pandemia, cyk, i od tego momentu wszystko zaczęło niestety upadać. No w jakimś tam stopniu było to dla mnie demotywujące. No i z takich rzeczy jeszcze chcę wam powiedzieć, że tutaj brakuje naprawdę niewielu subskrypcji, żebyśmy wbili 5000 subów. To jest naprawdę fajna liczba, więc jeżeli nie macie jeszcze tej subskrypcji albo znacie kogoś, kto nie subskrybuje kanału, to wyślijcie mu to wideo. Będzie teraz więcej vlogów, bo ja naprawdę mam dużo materiału tutaj niezmontowanego i sobie teraz montuję w międzyczasie i jeszcze ten vlog w ogóle dzisiaj wjedzie na kanał. Jest 18:26, ja myślę, że ten vlog około 20:30 max się pojawi. Więc napiszcie w komentarzu, o której się pojawił w końcu. Nie. A w sumie tyle chciałem powiedzieć. Sam już nie wiem, czy szukać bram do ogrodu, gdzie mieszka nic, czego wciąż mi brak. Po co dał nam świat, to odejść.